13 grudnia, była to niedziela, miałem wtedy dyżur w przychodni, przy kopalni Wujek. Był to dyżur całodobowy, który po ogłoszeniu w tym dniu, w nocy stanu wojennego, przedłużył się na następne dwa dni. Także bez przerwy byłem w przychodni od niedzieli do 16 grudnia, czyli do czasu, kiedy, powiedzmy, zaczęła się tutaj akcja prowadzona przez milicję likwidacji strajku. Już w nocy, z soboty na niedzielę, po ogłoszeniu stanu wojennego, gdzieś w godzinach pierwsza, druga, miałem pierwszych poszkodowanych, których przywiozła Nyska z domu przewodniczącego Solidarności kopalni Wujek, którego zabrano z domu. Byli oni już poszkodowani, pobici i tym udzielałem pierwszej pomocy. Ponieważ stan wojenny został ogłoszony, zostało tak, że musiałem pełnić następne dwa dni, czyli do 16 grudnia dyżur w przychodni.